Niektórzy pojawili się na rynku już o 4 rano, choć oficjalnie targ staroci, który odbywa się na leszczyńskim rynku w każdą sobotę miesiąca, trwa od 10 do 14. To najwięcej wystawców zastaniemy rano i do godziny 13. Tym razem na rynek zjechało wyjątkowo dużo wystawców, a handel w tym miejscu ma swoją specyfikę. Wiele straganów to kocy rozłożone na ziemi. O ceny trzeba się pytać, w dodatku całkiem mile widziane jest targowanie się. Sprzedawcy doceniają, gdy ktoś zna się na wartości przedmiotu i są wówczas gotowi nieco spuścić ceny. Tego dnia restauratorzy oferowali dania ze szparagami w roli głównej w swoich restauracjach.